dwa dywany. Mówimy perskie dywany. Persja to dzisiejszy Iran. Od naszego domu w Aszchabadzie na granicę z Iranem jest równe 50 kilometrów. W Turkmenistanie także tka się dywany piękne. Tka się z owczej wełny, tka się także dywany z jedwabiu. Opowiem o dwóch dywanach. Pierwszy dywan utkała Ludmiła, świętej pamięci Ludmiła. Była artystką dywanu. Malowała wełnę kolorami naturalnymi, zero chemii. Gotowała liście, wrzucała jakieś patyki. Dzięki temu zyskiwała piękne, naturalne kolory. Jeden z dywanów, który utkała, był poświęcony Janowi Pawłowi II. Był rok 2002. Przybywał wtedy do Azerbejdżanu, do Baku. Powiedziałem naszym wiernym, mimo że to był zaledwie piąty rok naszej misji, bliżej chyba już papieża nie będziemy mieli okazji zobaczyć. Płyniemy przez Morze Kaspijskie na spotkanie z nim. Ludmiła mówi, utkam jego portret. Przepiękny portret ta artystka dywanu utkała i popłynęliśmy przez Morze Kaspijskie z Krasnowodska, dzisiaj Turkmenbaszy, do Baku. Mieliśmy łaskę wręczyć ten dywan osobiście papieżowi. Jedna z ostatnich pielgrzymek papieża. Był już zmęczony, schorowany, stary. Trzęsła mu się ręka, ślinił się, ale tym bardziej radowaliśmy się, że możemy spotkać się z nim, modlić się. Na krytym stadionie była Eucharystia, w czasie której w procesji z darami przynieśliśmy papieżowi jego portret utkany przez kobietę z Turkmenistanu. Opowiem jeszcze o drugim dywanie, dlatego że prosił mnie o to sam Jan Paweł II. Było to na początku 2001 roku. Była pielgrzymka biskupów Azji Centralnej. Na tę pielgrzymkę zabrano również mnie w imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego z Turkmenistanu. Tam poleciałem, miałem 30 minut twarzą w twarz z papieżem. Zabrałem ze sobą dywan utkany przez nasze kobiety w Turkmenistanie. Mówię, Ojcze Święty, to dla was ten dywan. Dywan to jest książka. Dywan to jest dowód tożsamości turkmeńskiego narodu. Jest tak utkany, że tam jest historia, tam jest kultura, tam jest piękno turkmeńskiej ziemi.
Papież tak słucha, poprawił się na krześle i mówi: opowiedz mi wszystko, co wiesz o turkmeńskim dywanie. Zacząłem opowiadać, że tam wszystko ma znaczenie, że każde plemię ma swój symbol, swoje wzory, że ktoś, kto zna kulturę Turkmenistanu, wystarczy, że popatrzy na dywan i wiele, wiele opowie nam o turkmeńskim narodzie, o tym plemieniu, które ten dywan utkało. Cieszyłem się bardzo, że Jan Paweł II, który ma tak mało czasu, którego każda sekunda jest drogocenna, miał czas, aby posłuchać, w jakim duchu w Turkmenistanie proste kobiety tkają dywany, takie cudeńka, arcydzieła, handmade, rękami czynione.